sytuacja w branży mleczarskiej jest trudna ze względu na rosnące koszty. Mamy do czynienia z rosnącymi kosztami surowca, czyli po prostu ceny skupu mleka są coraz wyższe. Jednocześnie rosną koszty energii, rosną koszty pracy. Mamy do czynienia z bardzo silną presją płacową. Jednocześnie na przyszły rok mamy przewidziane aż 2 podwyżki płacy minimalnej. To również będzie nam przesuwało całą siatkę wynagrodzeń w górę. Ponadto rosną koszty kredytu. Co prawda branża mleczarska nie jest silnie zadłużona na tle pozostałych branż sektora rolno-spożywczego, natomiast jest to oczywiście czynnik, który sprawia, że inwestowanie staje się droższe, ale też i obsługa już zaciągniętych zobowiązań również jest droższa. I to wszystko sprawia, że branża mleczarska staje teraz przed dużym wyzwaniem zapanowania nad tymi rosnącymi kosztami, przy jednoczesnym takim umiejętnym przerzuceniu tych wyższych kosztów, bo też trudno zapanować nad kosztami, kiedy one rosną kilkadziesiąt procent w niektórych kategoriach, a nawet kilkaset, jeżeli byśmy spojrzeli na ceny energii. Postarać się jak w największym stopniu przerzucić te rosnące koszty na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Niestety to oznacza dla konsumentów, że będą płacić więcej za te same produkty mleczne na sklepowych półkach, natomiast no to jest w obecnych warunkach jedyna możliwość, żeby utrzymać rentowność branży. Jeżeli chcemy mieć nadal produkcję mleka w Polsce, produkcję wyrobów mleczarskich, to niestety będzie się to wiązało w najbliższych kwartałach z kolejnymi podwyżkami cen.